Spokój! No to było nasze marzenie, tak? Wygrać szybko 3-0. Bez problemu. Znaczy, no były problemy, tak? Nie oszukujmy się, na początku tam dużo błędów w pierwszych setach. No ale bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa, tak? Teraz czekamy na grot budowlany, no i zobaczymy, kto zostanie mistrzem. Na tą chwilę faktycznie jest mi bardzo trudno, bo naprawdę wierzyłam w to, że stać nas na wygraną w tym meczu i zagranie tego trzeciego spotkania w Rzeszowie. Byłam bardzo zmotywowana i myślę, że cały zespół był. Wiadomo, mówi się, że to tylko sport. Oczywiście wolałabym płakać ze szczęścia niż ze smutku. No, pewnie jak to całe wszystkie emocje opadną, zrobimy wszystko, żeby zawalczyć o brąz. To było bardzo ważne, tym bardziej na takim trudnym terenie, jakim jest Rzeszów. Po tym, jak te dwa sety zagrałyśmy bardzo słabo, potrafiłyśmy na tiebreaka wrócić do swojej gry i to naprawdę było bardzo cenne i myślę, że bardzo nam pomogło w tym dzisiejszym spotkaniu u siebie. Zrobiłyśmy mały kroczek, tak naprawdę, ale też z drugiej strony wygrałyśmy dzisiaj pierwszy medal, mam nadzieję, że nie ostatni. Będziemy grać do końca, mamy tutaj w Łodzi festiwal siatkówki. Zapraszamy wszystkich przed telewizory, na halę. Hala ma ograniczoną pojemność, ale jest fantastyczna, super się tu gra i tylko się cieszyć, że Łódź ma dwa zespoły na najwyższym poziomie w Polsce. Wiadomo, no my też trzymamy kciuki same za siebie już chyba teraz, żeby się nie załamywać do samego końca, chociaż wiadomo, że mówię, teraz jest bardzo ciężko. Nie mogę sobie nawet wyobrazić najbliższych godzin, ale pozbieramy się, wierzę w to, że się pozbieramy i będziemy walczyć o ten brązowy medal. Wiadomo, że nie będzie łatwo, plus podróże. No, ale takie jest życie, taki jest sport i bardzo mi przykro, tylko że mówię to tak często. I pamiętajmy o tym, co było w końcówce. Najważniejsze, że trójka jest po naszej stronie. I bardzo się cieszymy. I tak, teraz czeka nas łódzki finał. Cieszymy się z tego, że tak naprawdę będziemy grały cały czas u siebie i wierzymy, że możemy zdobyć złoto. Jesteśmy naprawdę wymordowane podróżami w tym roku, bo było ich trochę. Grałyśmy bardzo często, bardzo gęsto, do tego Liga Mistrzów. Cieszymy się, że będziemy praktycznie grać wszystkie spotkania u siebie i zapraszamy Państwa do obserwowania nas. Takie drugie mini derby. No zobaczymy, jest po jeden w derbach. No i teraz takie rewanżyk delikatny, może tak powiedzieć.